Polski biegun ciepła. Witajcie. Mam nadzieję, że to wszystko działa. Pozwolicie, że upewnię się, wchodząc na stronę Tarnowa po prostu, tarnow.pl, bo chciałbym być pewien, że naprawdę to idzie. O, w sumie to możecie mi to napisać w czacie tak naprawdę. Jakby ktoś chciał, to może na czacie się odezwać. Czy ktoś jest? Zobaczmy tutaj. O, działa, dobrze. No to już, to jesteśmy w domu. Odetchnąłem z ulgą, słuchajcie, bo przed chwileczką próbowałem równo 11 godzina wystartować. No i co? I włączam, uruchom streamowanie i mówi nie, problem z dostępem do serwera jakiegoś. Matko, myślałem, że zwariuję. Na szczęście okazało się, że po prostu zapomniałem przekleić i wybrać w ogóle, że to ma być streamowanie na YouTubie, a nie na Facebooku, więc wszystkie koty za płoty, ruszamy w takim razie. Mam nadzieję, że będzie was coś. Drugo, ktoś się pyta, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że będziemy, zresztą pokażę, co ktoś pyta, bo tutaj ten czat idzie, tak? Więc jesteśmy w Tarnowskiej Akademii Edukacji. Tu będzie się działo dużo ciekawych rzeczy, interaktywnych. Zresztą widać, że na tym czacie jesteście i możecie mówić. Pamiętajcie o tym tylko, żeby być grzecznymi, żeby nie spamować tutaj. Możecie się przywitać dokładnie, to do tego zachęcam. Jest dzisiaj w planie kilka fajnych rzeczy dla was. Będziemy do godziny 13 razem. O, fajnie, że się już witacie, ekstra. Za chwileczkę, czekając jeszcze na dołączenie kolejnych osób, słuchajcie, ale się zestresowałem. Za chwileczkę puszczę taką ankietkę, w której zapytamy was, skąd jesteście, skąd nas oglądacie. Dlatego, że no, chcielibyśmy się poznać, tak? No to żeby się poznać, to może zacznę od tego, że ja nazywam się Marcin Zaród. No i jestem na co dzień nauczycielem. Uczę języka angielskiego w 5. liceum ogólnokształcącym w Tarnowie. Jestem też członkiem grupy Super Belfry, która od już prawie 10 lat zajmuje się właśnie e-learningiem, nowymi technologiami, więc oni nas tutaj, ci Super Belfry, będą wspierali. To jest 150 osób z całej Polski, które specjalizują się w tym właśnie, żeby wykorzystywać nowe technologie i nowe metody, metodyki w ogóle, wiecie, ciekawie generalnie jest i możemy liczyć na to, że to, co tutaj będziemy robili, jest właśnie wsparte przez nich, że bazuje na tych 10 latach doświadczenia i jesteśmy tutaj w tej kwestii bezpieczni. Chcemy, żeby to było miejsce... O, cześć Dagmara, z mojej klasy Dagmara, hej! Fajnie. Więc... zbiłem się z tropu, jeszcze się nie nauczyłem. Słuchajcie, się cały czas uczę. Poza tym, że jestem członkiem tej grupy Super Belfry, to zajmowałem się kiedyś i uczeniem kodowania w ramach programu Mistrzowie Kodowania i zajmowałem się bezpieczeństwem cyfrowym, o którym tu też będziemy mówili. No i od ponad 20 lat już uczę w szkole, ale staram się jakoś być na bieżąco z tym, co tu się dzieje. Widzę, że tu siedzicie, wy tu też, fajnie, przywitanka cały czas. Ciekawe, czy tu jest jakiś podgląd. Aha, dobra, na razie mamy 60 osób. Tarnowska Akademia Nauki to jest pomysł, który został wymyślony przez prezydenta miasta Tarnowa, Romana Ciepiele, w momencie, w którym szkoły zostały zamknięte. Pamiętacie, kiedy to było? Od czwartku chyba, tak? Pan prezydent do mnie zadzwonił w czwartek rano i powiedział, jest pomysł na to, żeby coś dla tych uczniów zrobić, żeby jakoś ich zająć, żeby z nimi porozmawiać, żeby zobaczyć, jak oni się mają, bo to jest naszym celem też. Nie będziemy was tutaj zarzucali robotą, pracą, zadaniami domowymi, nic z tego. Ja też jestem jednym z inicjatorów takiej akcji Zadaję z Sensem, więc mam nadzieję, że to, co będzie się tutaj działo, to będzie wszystko
z sensem. Jestem też podcasterem, prowadzę podcast Edugatki, więc jakieś ponad 2 lata doświadczenia w takiej pracy paradziennikarskiej też mam, którą będę chciał, to doświadczenie będę starał się tutaj wykorzystywać. Liczba oglądających nam rośnie, mamy 68 osób już po 5 minutach. Myślę, że nie jest źle. Strasznie jestem ciekawy, słuchajcie, skąd się dowiedzieliście o tym, że ta akademia rusza. Czy od znajomych, czy gdzieś na Facebooku, czy z komunikatów e-dzienniku. Dostaliście w ogóle jakieś takie powiadomienie w e-dzienniku, że zapraszamy Was do tej akademii? Ciekawy jestem. Co tu się będzie robiło? Dobre pytanie. To Wy w międzyczasie... O, e-dziennik! Brawo, Natalka! Ktoś się dowiedział od pani z angielskiego, fajnie, od rodziców, wow, z Messengera, no teraz słuchajcie, bez Messengera to ja nie wiem, dużo klas to by się w ogóle posypało, bo i moja Natalka, ja mam 2 dzieci i właśnie Natalka z panią, o, swoją wychowawczynią na Messengerze i całą grupą robią takie niesamowite rzeczy, że słuchajcie, niesamowite. O, ode mnie ktoś się dowiedział, ze dziennika, od mamy, fajnie, pozdrów mamy, Miko. No więc dobra, dobra, to wy tam piszcie, skąd się dowiedzieliście, a ja tutaj mówię, co będziemy robili. Będziemy dzisiaj mieli kilka modułów, takich, w których będziemy chcieli wam coś fajnego i pokazać, i od was się czegoś dowiedzieć. Więc zacznie się po tym moim wstępie, jak już tutaj nam tych osób się pojawi nieco więcej. Zaczniemy... czymś, co nazywa się angielski z podwójną prędkością, czyli, no zobaczycie, to będzie niespodzianka, generalnie minutka, to jest minutka, po tym o tym opowiemy. Następnie poznacie jedno z narzędzi, którego można używać do tego, żeby się rozwijać. Może niektórzy już z niego korzystają, a niektórzy nie, będzie można się też wymienić doświadczeniami. I będziemy mieli też naukę programowania. To ten pierwszy pakiet, który będzie trwał przez 45 pierwszych minut. Widzę, że Karola ktoś pozdrawia. Tak, Karol i Kamil, słuchajcie, są naszymi moderatorami. To są uczniowie 8 klasy, 8 A ze szkoły podstawowej numer 24. Nauczyciele z tej szkoły bardzo fajnie się zaangażowali w powstanie Tarnowskiej Akademii Nauki. Więc dzisiaj właśnie to te narzędzia w skrzynce z narzędziami i o nich wam opowie Ania Mazur właśnie ze szkoły podstawowej 24. Ej, panie, daj media. Oho, okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Czekajcie, w sumie to sprawdzę, bo tak gadam, gadam. Halo? O, dobra, idzie na kamerce z komputera. O, dobra. Tak, ale a propos właśnie tego Dajmedia, to będziemy się też chcieli trochę nowych, fajnych słów tutaj pouczyć i to nie chodzi o jakieś tam uczenie się języków obcych, bo to też tam czasami trochę będzie, ale takie słowa, które funkcjonują w naszym języku i ludzie się nimi porozumiewają, a może niektórzy, nie wszyscy słyszeli o tym, tak jak na przykład słowo podcast. Ja mówiłem o tym, że jestem podcasterem, i jak o tym mówię, to bardzo często ludzie tak kiwają głową, okej, dobra, a później po jakimś czasie pytają, ty, ale o co w ogóle chodzi? Więc pytanie, słuchajcie, kto z was wie, co to jest podcast? Tak, na moda trzeba sobie zasłużyć, Krzeminka, ale będziemy potrzebowali, słuchajcie, naprawdę będziemy potrzebowali też moderatorów, bo na razie Kamil i Karol fajnie sobie radzą, ale wiecie, jak tych ludzi naszych oglądających będzie o wiele więcej, to pewnie trzeba będzie ich wspomóc, więc mamy też swojego fanpage'a o nazwie właśnie Tarnowska Akademia Nauki i tam można się z nami kontaktować, można do nas pisać ze swoimi sugestiami, pomysłami. Przerywa pana. Kurczę, wiem, słuchajcie, to jest ten internet, to jest to. Dobra, to ja spróbuję wolniej mówić, że nawet jak mnie trochę przytnie, to żeby było coś słychać. Bo teraz w ogóle jest tragedia z internetem. Wszyscy zabrali się za
korzystanie z internetu do tego, żeby pracować po prostu. Nauczyciele pracują, organizując różnego rodzaju webinaria, spotkania z uczniami i nawet profesjonalne narzędzia typu Skype dla biznesu, słuchajcie, zaczął się zacinać. Narzędzia, które nigdy się nie zacinały, na przykład taki Padlet, taka tablica interaktywna, może ktoś z Was słyszał. Po prostu wczoraj żona wchodzi, widzi image, że jest korek drogowy, takie zdjęcia autek, które stoją w rzędzie, na Padlecie, tak? Więc no, może tutaj być słabo, ale ta transmisja będzie do obejrzenia później. Kurczę, w sumie to tak rozpocznę jeszcze nagrywanie tu na wszelki wypadek, dobra. Bo to będzie dostępne później na kanale, więc będzie można sobie to odsłuchać. Wtedy będzie można pewnie przewinąć też tą rozgrzewkę, rozbiegówkę. A mamy forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, ten podcast, tak? Tak, dokładnie, to jest sprawa taka Edugatki, tu ktoś mówi, dokładnie prowadzę podcast Edugatki z Jackiem Staniszewskim z Warszawy i można sobie posłuchać 15, 20, 30 minut o tym, co nas interesuje i nie jest to przerywane żadnymi reklamami. Można w ten sposób dowiedzieć się wielu fajnych rzeczy. To jest taki odpowiednik kanałów YouTube'owych, tylko że w formie dźwiękowej. Jest to o tyle fajne, że wiecie, na YouTubie już wszystko było i tam jak założycie nowy kanał, no chyba, że to jest Tarnowska Akademia Nauki, no jak założycie nowy kanał, to tam pewnie za dużo nowego nie wymyślicie, ale podcasty, słuchajcie, to w Polsce zwłaszcza, to jest jeszcze niemal ziemia niczyja. Ja może przesadzam, bo już naprawdę są fani polscy podcasterzy. Pozdrawiam Asię z Islandii tutaj, która właśnie jest top. Dwa pierwsze podcasty polskie na Spotify'u, słuchajcie, to są właśnie Asi Okuniewskiej, z którą właśnie w Edugatkach robiliśmy między innymi wywiad. Ale wy też możecie słuchać podcastów. Patrzcie, mamy ponad 100 osób. Słuchajcie, stuknęła nam setka. Jest, dobra, fajnie. Już będziemy, myślę, że powoli ruszali z konkretami, żeby nie przedłużać. Ale o podcastach jeszcze będziemy mówili. Będziemy Wam polecali podcasty, takie, które warto zasubskrybować, bo wtedy Wam przychodzi powiadomienie, że nowy odcinek się pojawił. Wiecie, dlaczego lepsze są podcastry? O, Grzegorz Słowik, pozdrawiam, dobra. Podcasty są lepsze od filmów na YouTubie albo od wpisów blogowych, między innymi dlatego, że można ich słuchać na przykład idąc na spacerze albo jadąc samochodem, tak? YouTube'owego filmiku nie obejrzycie. Albo jadąc na rowerze, gdzieś tam w jednym uchu słuchaweczka z podcastem jest ok, na dwóch nie, bo wtedy, wiecie, trzeba słyszeć, co się dzieje wokół Was, jak się jedzie na rowerze, więc uwaga. Mamy kask i jedno ucho i słuchamy podcastów. Prasujemy, nie wiem, robimy różne rzeczy i możemy sobie tych podcastów słuchać. Także dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, co dzisiaj będziemy robić, więc w pierwszej sesji mamy trochę tego angielskiego, ale tak w ciekawy sposób, zobaczycie, będzie to narzędzie i będzie troszeczkę programowania, kodowania. Natomiast w drugim paśmie, później będzie 15 minut przerwy. Wiecie, jak w szkole, żeby się napić wody, żeby się trochę poruszać, żeby spojrzeć przez okno na coś w oddali, żeby gałki oczne Wam nie wysychały. Nie zapominajcie o tym, żeby, wiecie, zwilżać oczy, bo to czasami jak się człowiek zapatrzy, to później oczy wysychają. Ja się wczoraj tak zestresowałem do tej inauguracji, że po prostu miałem wypieki na twarzy. Myślałem, że mam gorączkę. Na szczęście okazało się, że to tylko była adrenalina. Kiedy rozmawiałem na żywo z prezydentem, żeby to wszystko się udało, to jest naprawdę stresik mocny, ale mam nadzieję, że z każdym nowym odcinkiem będzie lepiej. Więc wracając, ja strasznie dygresję robię. Przepraszam, moi uczniowie to już wiedzą i się przyzwyczaili. A no, wy musicie powoli się dopiero do tego. O, pamiętam, jak pan przejechał na rowerze z Tarnowa do Bystrego. Wow! No, Maria, gratuluję. Tak, dokładnie, też mi się udało w którymś momencie. Natomiast będzie 15 minut przerwy i o 12 startujemy z drugą turą i to już będzie ostatnia dzisiaj tura, bo nie chcemy was tu trzymać nie wiadomo ile. Słuchajcie, trzeba się też trochę ponudzić, poczytać książek i tak dalej, nie? A więc w tym paśmie o godzinie 12 ruszymy z interaktywną nauką, czyli Ania Mazur przygotowała dla Was interaktywny quizik, który ciekawy jak wyjdzie w wersji z dużą liczbą osób. To jest pierwsza rzecz. Następnie mam nadzieję, że Andrzej
pozbędzie się problemów technicznych i połączy się z nami na hangaucie po to, żeby Wam opowiedzieć trochę o możliwościach korzystania z fajnych stronek internetowych w tym momencie. On jako polonista poleci to, myślę, najfajniej. No i na końcu, jak nam zostanie czasu, to ja opowiem o umiejętnościach przyszłości, o kompetencjach, o tym, co warto w ogóle w życiu dzisiaj wiedzieć. W takim dziale magiczna kula, wiecie, kula magiczna, widzenie w przyszłość, więc będziemy się tam zmagali ze sztuczną inteligencją i tak dalej. Tak, będzie to codziennie w dni robocze. Jeszcze sobotę, niedzielę zostawcie sobie dla rodziny, ja też. Pewnie oni się ucieszą, że przynajmniej w sobotę, niedzielę będzie spokój. Natomiast od poniedziałku do piątku codziennie od godziny 11, takie 2 godzinki ruszamy. Tu ktoś ogląda jednocześnie gra w Kahoota. Brawo, słuchajcie, no multitasking, tak? Dobra. Dobra, Team Pleśna, witamy Pleśną. I szkołę podstawową 18. Słuchajcie, to co? To może już powoli wypadałoby się tak zapoznać, żebyście powiedzieli nam, skąd jesteście i tak dalej. Aha, jeszcze tylko po tej magicznej kuli, kurde, znowu dygresja, przepraszam za słowo. Po tej magicznej kuli będzie coś fajnego. A propos tej magicznej kuli, już powiem, że przygotowałem sobie parę rekwizytów. Ukradłem z kuchni parę tam rzeczy takich dziwnych i wiecie, magiczna kula będzie, mam nadzieję, dla Was ciekawa dzisiaj, bo będziemy mówili o. No dobra, kurde, powiem. O zarządzaniu czasem. Będziemy mówili o zarządzaniu czasem, ale to dopiero po godzinie 12 mocno. I na końcu będzie taka sesja Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, żebyśmy się poznali bardziej interaktywnie. Masz lagi, kurczka, no wiem, że mam lagi, bo ten internet, ja mam tutaj po radiu ten internet, więc to w ogóle wyobraźcie sobie streamingowanie na radiu. A w dodatku naprawdę dzisiejszym świecie po prostu przy tych rzeczach, które się wyrabiają naokoło, po prostu wszystko zwalnia. Więc no, mam nadzieję, że damy radę. Ja będę się starał faktycznie, dobra, opanowywać i mówić powoli. To też jest jakaś umiejętność, której się będę uczył. To w ogóle ja mam nadzieję, że te sesje dla nas wszystkich to będą OBS-em streamuję. To będą takie sesje, w których się będziemy fajnych nowych rzeczy uczyli. Jakbyście wiedzieli, ile ja rzeczy się od czwartku, od tego telefonu prezydenta nauczyłem, to w życiu bym sobie nie wyobraził, że można tylu rzeczy się nauczyć właśnie obsługi tego OBS-a. Ja w czwartek to jeszcze nie do końca wiedziałem, jaki to jest skrót, czy to jest OBS, czy DNS i tak dalej. Po czym nagle okazało się, że trzeba tego wykorzystać i trzeba się tego nauczyć, tak żeby to jeszcze zadziałało i że nie było wtopy i tak dalej. O, ktoś nie ma lagów. Czyli słuchajcie, to może jest tak, że to też wasze komputery czasami nie do końca na tym internecie działają, więc mam nadzieję, że okej, opóźniacie. No, wiem, że mnie opóźnia, no bo to jest YouTube. A kurczę, faktycznie, tam jest taka opcja, gdzie można ustawić jaki jest to opóźnienie? Już sobie spojrzę, co ja tam dałem. No, gdzieś to w każdym razie jest, poszukam później. Dobra. No, nie macie lagów niektórzy. Dobra, niektórzy mają, niektórzy nie mają. Słuchajcie, ja nie wiem, za parę dni może w ogóle internet siądzie i wszyscy wrócimy do czytania książek i wtedy książki będą na wagę złota, zwłaszcza papierowe, to tak małą dygresję robiąc. I to niekoniecznie. Dobra, nie będę tego kończył. Będziemy też mówili o e-bookach, będziemy mówili o tym właśnie, co robić w tych sytuacjach. Tu ktoś ma lagi trochę, fajnie. No to co, to już wiecie co dzisiaj, ale żeby nie było tak, że dzisiaj ktoś będzie, a jutro już nikogo, to opowiem Wam też o różnych innych takich kanałach, znaczy nie kanałach, kącikach, które dla Was przygotowaliśmy. Będziemy na przykład podróżowali klikiem po mapie w Street View i ja i ludzie, którzy się do tego zgłoszą, zabiorą Was w fajne miejsca. Takie, które są często może niedostępne, no a teraz to już w ogóle niedostępne, ale my je będziemy zwiedzali, będziemy się dowiadywali trochę o tym, także nie tylko tak będziemy sobie, wiecie, klik, klik, kligi, patrzcie, co widzicie, tylko naprawdę będziemy trochę Wam opowiadali o tym, co można zobaczyć. Dzień Świętego Patryka już niedługo. Pytanie, czy on jest dzisiaj, czy jutro? Słuchajcie, Dzień Świętego Patryka, sprawdzi ktoś?
Chyba jutro, nigdy nie mogę tego zapamiętać, czy 17 czy 18 marca, to ruszymy do Irlandii w dniu Świętego Patryka. Więc na przykład ten klik po mapie was zabierze w takie właśnie miejsca. Już muszę sobie spojrzeć, co my jeszcze będziemy robili poza tym klikiem po mapie. A, będziemy zapraszali gości, słuchajcie. Wczoraj spotkałem się z panią dyrektor BWA Tarnowskiego, która obiecała, że jak połączymy się z nią w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie we wtorek, to ona was oprowadzi po tej części BWA, która jest na dworcu. Dworzec jest zamknięty, mam nadzieję, że ją tam wpuszczą. A ona wam o tym opowie, więc będzie to coś, myślę, ciekawego, co was zainteresuje. Już patrzę, co tam jeszcze poza tymi rzeczami. Dobra, to ja będę patrzył. Aha, was będziemy chcieli zaprosić, słuchajcie. Dobra, to was może zainteresuje, tych, co się nudzą, że będziemy chcieli zaprosić na połączenie Messengerem, Skype'em, FaceTime'em, Hangoutem, czymkolwiek, czym się da. Fajnych uczniów tarnowskich, którzy mają fajne pasje, którzy mogą was tymi pasjami zarazić, opowiedzieć, jak to jest, jak dojść do jakiegoś tam punktu, w którym się znaleźliście. Więc jeżeli znacie takie osoby, to możecie też na fanpage'u w komentarzach proponować, z kim warto byłoby porozmawiać. Będzie taki segment, ale kanał, w którym będziemy polecali fajne kanały YouTube'owe, które warto oglądać z jakichś różnych powodów, takich właśnie rozwojowych. Będzie kultura w kwarantannie, to może już dzisiaj, właśnie jak nam się uda z Andrzejem. A jak będziecie mieli jakieś inne propozycje, to słuchajcie, zupełnie nie ma problemu z tym, żeby zrobić coś, co wy będziecie chcieli. Dobra, teraz ja muszę spróbować zrobić to, żeby zapuścić taką interaktywną ankietkę, do której wam link wkleję w czacie. I jak klikniecie na tą ankietkę, na ten link, to tutaj mamy, to sobie wyłączę. Coś się może o was fajnego dowiem, więc uwaga, zaraz wklejam link. Już 26 minut. Dobra, słuchajcie, to już ruszamy. Te dwie ankietki i później od razu zapraszamy Anię, tak żeby się wyrobiła do 10, do 11:45. Już tutaj ruszamy. A naprawdę ten internet chodzi jak czołg po prostu. Jest to trochę przerażające. No ale cóż. Jakoś sobie musimy radzić. No trochę szaleństwo faktycznie z tym netem. No ja wiem, że tutaj streamuję w tym momencie, więc trochę go też zajmuję. No ale fajnie byłoby, jakby mi się to udało jednak ruszyć. Dostaniecie link, gdzie będzie można wybrać jedną z opcji i będziemy dzięki temu dowiemy się na przykład z jakich szkół jesteście chociażby, tak? Też was zapytam o to, jak się czujecie, bo też jest to ważna sprawa. Widzę, że piszecie. O Dniu Świętego Patryka ktoś coś pisze. Dzień Świętego Patryka. Didi. 7. Matko, to dzisiaj? No to słuchajcie, w drugim wejściu myślę, że ruszymy w takim razie do Irlandii. Klikiem po mapie i obejrzymy sobie. Już mamy, dobra. Mamy tą prezentację, którą wam chciałem ruszyć, ale to Jezus, jak to idzie niesamowicie wolno. No to słuchajcie, to świętujemy dzisiaj Dzień Świętego Patryka. To ja powinienem coś zielonego założyć. Tyle, że zielony to by mi zjadło, bo mam green screena za sobą, więc wszystko zielone jest przezroczyste. Dobra, już prawie i już będzie pytanko. Uwaga, uwaga. Dobra, mamy. Ok, więc wchodzimy na stronę internetową www.menti.com. To jest adres strony, teraz na czacie wrzuciłem. I mamy tam do wpisania kod 1423 82. Więc teraz. No właśnie, ktoś pisze, że ma bardzo dobre Wi-Fi, a ma lagi, więc no to może trochę być. O, ktoś ma zieloną koszulkę. Pozdrawiamy zieloną koszulkę. Blaszka.
Okej. Macie to, tak? Czyli jeszcze raz www.menti.com. Ja przypominam, że żeby tak sobie ustawić, zasetapować komputer do korzystania z Tarnowskiej Akademii Nauki, to najlepiej mieć jedno okno otworzone, na przykład po lewej stronie z tym streamem, a obok po prawej stronie mieć okno, gdzie będziecie właśnie wpisywali różne adresy, które będziemy wam podawali. Więc to co, jak już ktoś wszedł na to www.menti.com i tam jest kod do wpisania 14 23 82. I wybieracie po prostu, z której jesteście szkoły, tak? Więc najprostsza sprawa. O, już nam powoli odpowiadają. Mamy dwie osoby ze szkoły podstawowej numer 5, mamy z 15, mamy z 18, mamy z 17, mamy z 24 kogoś i z jedynki społecznej, i z zwykłej jedynki Hoffmanówka. Pozdrawiamy dwie osoby. Rośnie nam 18, już 3 osoby są, więc nie jest źle. Mamy 4 osoby w ogóle z Polski. Fajnie. Dobrze, co mówię. Przepraszam, ja taki jestem właśnie. Dobra, już wyświetlam, jak to wygląda, żeby nie było. O, dobra, no tak jakoś muszę to wyświetlić. Może mało profesjonalnie, bo mógłbym to już jutro, może będzie lepiej. No to teraz widzicie sprawę. Więc 30 osób już zagłosowało, jest nas ponad setka, więc jeszcze poczekajmy. Ale wygląda to w ten sposób. Widzicie to w ogóle? Czekajcie, jakiegoś przynajmniej okno czatu sobie tutaj wystawię, żeby mieć podgląd, nie zamknąć. Dobra. Mam nadzieję. Jaki był kod? Tutaj popatrzcie na ekranie, widać ten kod 142382. Także o, świetnie, Karol podpowiedział. Genialnie, słuchajcie, działacie. Szkoła podstawowa 18, ale w latach 80. ktoś chodził. Dobra, starszych też mamy. Za chwilę zapytamy i o to. Coś tu mówi mi oczywiście. Coś poszło nie tak. Jeszcze raz. Nie no, idzie dobrze. Przepraszam. Idzie dobrze, więc czekamy. Reszta Polski na razie na prowadzeniu, bo mamy 8 osób z reszty Polski. Tak myślałem, że pewnie nie skończy się na tym, że tylko starno. Ale proszę, szkoła podstawowa jest i 18. No a ci do dziewiątki poszli, no już 9 osób z reszty Polski. Osiemnastka, mocna, mocna strona tutaj. Czekamy cały czas na kogoś z ósemki, z dziewiątki, z dwójki, trójki. Jak z 24? Ciekawy jestem. Słuchajcie, jest 6 osób z 24. Karol, Kamil też są z 24. Pilnuje, czy córka aktywnie uczestniczy. Dajcie trochę zaufania tym dzieciom. Aktywnie, aktywnie. Nie trzeba ich poganiać. Zastanawiałem się nad takim pytaniem w Mentimetrze właśnie, czy ktoś cię zmusił, żebyś tu wszedł, ale uznałem, że nie będę go zadawał. Szkoła podstawowa numer 20. Dwie osoby są ze szkoły podstawowej numer 20. No mam maka takiego, który ma już chyba z 8 lat i działa, więc nie jest źle, ale ma 16 giga RAM-u, więc w miarę to obsługuje jeszcze. No nie, może 8 nie ma, ale tak 6, 7. No, to trochę ma. Dobra, jest 24 tutaj, ale wiecie, że poza tym, że wy tu wpisujecie na czacie, to żeby też na tej stronie to kliknąć, tak? 50 już ponad osób zagłosowało, 56, cały czas nam te wyniki tutaj. 25, gdzie to w ogóle jest? To jest na Konarskiego chyba, tak? Kurczę, nie ma nikogo z 25. Następnym razem trzeba uderzyć do osób, które tam uczą albo mają dzieci w 25, albo znajomych. Jeżeli macie, to słuchajcie, dać. W ogóle napiszcie do ludzi, których macie teraz na czacie, gdzieś tam na grupach messengerowych, klasowych. Weźcie im, dajcie znać, że jest ten stream i że warto tutaj dołączyć, bo wiecie, no co mają się nudzić, jak można zrobić coś ciekawego. Jeszcze dosłownie 30 sekund. O, idzie cały czas tutaj. Nam ta liczba rośnie, ale widzimy, jaki jest, i to jest fajne. Ja sobie, będą te wyniki dostępne też. Ja w sumie wkleję je później na fanpage'u. A co?
Widzę, że ciekawe to będzie w sumie, bo jak tak prześlecie, wiecie, link komuś, no to wiecie, 30 osób dołącza nagle z jakiejś tam szkoły i wszyscy mogą tutaj wbić, więc może się okazać, że uda nam się tą resztę Polski przebić w której szkole. Byłoby to fajnie na pewno. Równo jest, słuchajcie, 18 i reszta Polski porówno. Genialnie. Też mocno nadrabiają 1-5. Na pozostałe czekamy. Jak ktoś jest z szkół, których tu nie widać, ale macie znajomych ze szkół, których tu nie widać, to weźcie im tam, niech się obudzą, niech wejdą na fanpage, oczywiście jeżeli mają ponad 30 lat, wiecie. I wtedy tam na tym fanpage'u też ten stream jest link udostępniony. Dobra, 66 osób odpowiedziało, nie będziemy tego przeciągali. Fajnie to może pokazać nam trend, powiedzmy. Trend jest taki, że gratulacje do szkoły podstawowej nr 18. No to co, to w takim razie ruszamy z kolejnym pytaniem, bo jest jeszcze kolejne pytanie. Może mi się uda zmienić w ogóle, bo coś mi tutaj... O, jest kolejne pytanie. Udało mi się intuicyjnie, wcisnąłem strzałkę w prawo. Ten sam kod, teraz macie po prostu już krótko do odpowiedzi. Już 10 osób, więc tu idzie szybko. Widzicie, to jest też tak, że początki zawsze są trudne i na początku człowiek się stresuje, że wolno, że coś, że ktoś ględzi. Rozpędzimy się i my, jak już będziemy mieli nagrane sposób działania, przestudiowany, przećwiczony, powiedziałem, no dobra, to już będzie o wiele lepiej, więc mamy 42 uczniów, trójkę rodziców, jeden nauczyciel. Patrzcie, jak teraz szybko idzie. Tam nam zabrało 60 osób ze 2 minuty, w tym momencie tutaj po 30 sekundach już mamy 50 osób. Pewnie też łatwiej Wam wybierać te opcje, bo jest ich mniej, więc nie trzeba gdzieś tam próbować palcem uderzać. Nie ma tutaj co prawda pytania dotyczącego tego, ale też fajnie byłoby, abyście na czacie napisali, skąd w ogóle się do nas łączycie, znaczy, przepraszam, na jakim sprzęcie. To znaczy, czy używacie komputerów, laptopów, czy raczej po prostu jesteście gdzieś tam sobie leżycie w łóżku i na komórce jesteście. To też na czacie fajnie byłoby, jakbyście napisali. Cały czas pamiętajcie, szerujcie, może gdzieś na co wy używacie teraz? Ja Snapa nie używam, ale wy używacie Instagrama, co tam jeszcze jest? No Twittera to pewnie nie za dużo ludzi używa. Więc te linki można podsyłać, żeby się ludzie o nas dowiadywali, żeby jutro naprawdę było już o wiele więcej osób i jak już sobie ktoś oglądnie tą transmisję, nawet już po nagraniu, nagraną ją, to może będzie chciał już jutro ruszyć i punkt godzina 11, wszyscy będziemy przed ekranami, no i wtedy pójdzie już o wiele szybciej i będziemy takie nawyki swoje, jakieś rytuały wspólne wymyślać. A to w sumie jest fajne teraz, że wy widzicie mój ekran, a ja sobie mogę pić spokojnie wodę. Więc nie jest źle. Dobra, też widzimy trend. Jest trend fajny. Ile mamy? 73 osoby. A to 74, proszę bardzo. Więc patrzcie, tam było tam 60 parę, tu już kolejnych 10 osób odpowiedziało. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że jutro będę miał już wersję tego Mentimetra, gdzie będę mógł kilka slajdów zapuścić, bo widać, że to o wiele lepiej działa, jeżeli na jednym numerze kodu wskakują kolejne slajdy. Na razie mam tylko dwa, bo to jest taka wersja bezpłatna, ale bodajże Mentimeter, tak jak wiele innych firm w tym momencie, udostępnił właśnie możliwości tworzenia, ale nie wiem, jak to do tego się dobrać, takie możliwości za darmo konta płatnego. Dobra, więc słuchajcie, widzimy, co się dzieje, że jednak fajnie, że są tutaj uczniowie, bo to jest podstawa. Wy dla nas jesteście, dla mnie i dla całej ekipy Tarnowskiej Akademii Nauki jesteście najważniejsi. Jest tych 5 rodziców, 2 nauczycieli i 3 osób, które są i nauczycielami, i rodzicami. Dobra, to ja w takim razie przechodzę z powrotem na scenę z czatem. Ok, jestem już, więc już nie mogę się tam poprawiać i tak dalej. Patrzcie, że jak ja poprawiam okulary, to poprawiam tym palcem.
Okej, okay. I tylko tym. Więc tak się na tym złapałem teraz w sumie. Tak, no więc był to początek. Mam jeszcze dla Was pytania, gdzie się głosuje. No, cały czas można w sumie głosować, więc tak naprawdę to będziemy widzieli, jak już ponad 80 osób zagłosowało. Ja te wyniki udostępnię. O, to jest pomysł, słuchajcie, że zapuszczam ankietkę na początek. Później sobie coś robimy i po jakimś czasie sprawdzamy wyniki i to będzie fajne, nie? No, każdy z nas się uczy, ja też się uczę, że tak można to zrobić o wiele lepiej niż po prostu ślęcząc nad tym wykresem i czekając, co się stanie, nie? Więc jutro już tak zrobimy. Chciałem was też zapytać, słuchajcie, powiedzcie mi, zanim puszczę Anię tutaj do połączenia, jak się w ogóle czujecie? Jak się znajdujecie w tym wolnym czasie, który macie, a przynajmniej takim wolnym czasie, bo to różnie z tym bywa. Niektórzy mają bardzo dużo różnych rzeczy. Więc napiszcie na czacie, jak to jest, jak wam idzie. Co prawda tutaj przygotowałem, żebyście mogli odpowiedzieć interaktywnie, ale to jutro was jeszcze zapytam, żeby już nie przesadzać z tymi nowinkami technicznymi. Więc no dwa fajnie. Tu widzę, że ktoś dobrze się czuje. Jak tam? Rozumiem, że jesteście w kontakcie z innymi uczniami właśnie z wykorzystaniem różnego rodzaju czatów i tak dalej. Super. Ktoś nadrabia seriale. Jak używacie Netflixa, słuchajcie, to błagam, włączcie sobie na przykład angielskie napisy, żeby coś korzystać, wiecie, to można oglądać i się uczyć. Ja czasami robię sobie tak, że mam angielski dźwięk i sobie niemieckie napisy włączam i w ten sposób odświeżam sobie rzeczy, które uczyłem się 25 lat temu w liceum. I wiecie co, to naprawdę działa. Także jakbyście mieli na przykład, w zależności od tego poziomu, no wy jesteście uczniami szkoły podstawowej, więc pewnie niewielu z was daje radę, a może daje, mając na przykład angielski dźwięk i angielskie napisy, ale naprawdę można się tak fajnie uczyć, nie? Także tutaj, a propos seriali, to nie jest źle. Minecraft Edition nie używam, ale cały czas śledzę możliwości, bo mamy fajnych parę pomysłów na projekty. Byłem na kilku szkoleniach z Minecrafta i mam fajnych parę pomysłów. Jakob z Izraela, słuchajcie, nawet do nas się odzywa. Cześć Jakob, pozdrawiamy serdecznie, bo tam u was też koronawirus panuje. Jutro też są lekcje, tak? Oczywiście ruszamy już od 11 i już tak no, mocno z konkretami. Dzisiaj jest taki trochę rozruchowo, ale już będą za chwilę też konkrety. Moje wnusie zadowolone. No i ekstra, że zadowolone. Fajnie, też ktoś ogląda YouTube'a. Fajnie. No to ruszamy w takim razie z pierwszą rzeczą, taką już typowo powiedzmy nauczycielską. No bo niekoniecznie. Tylko muszę to odpalić. Mam dla Was taki minutowy, to jest minuta, filmik. No i bym chciał, żebyście posłuchali tego i powiedzieli mi, co o tym sądzicie, tak? Już próbuję to uruchomić, tak, żeby to poszło na ekranie. Tak, i zaraz udostępnię ten ekran. To na razie tak jest zrobione. Jak coś, to ustawię OBS-a tak, żeby on to bezpośrednio już pokazywał, ale na razie spróbujemy to zrobić w wersji. Mam nadzieję, że tak, dobry. Okej, no to co? To przełączam się na ekran. O, w ten sposób. No i posłuchajcie tej minutki i sobie o tym porozmawiamy. Dzień dobry, witam wszystkich zainteresowanych. A, czekajcie. To jest Scratch. To nie miał być Scratch. Scratch to za chwilę. Miał być angielski z podwójną prędkością i tu jest angielski z podwójną prędkością. Ruszam. Witajcie serdecznie. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć w takim cyklu całym, że języka angielskiego można uczyć się dwa razy szybciej. Jaka sztuczka? Ano taka, że niektóre słowa angielskie mają dwa znaczenia. Znaczenie rzeczownikowe i czasownikowe. Tych znaczeń w ogóle może być jeszcze więcej. Żeby prosto to wytłumaczyć, spójrzcie na to słowo water.
znamy jego znaczenie, że water to jest woda, ale co się stanie, jeżeli wyszukamy sobie to samo słówko, ale z końcówką ing, a no pojawi się nam właśnie znaczenie czasownikowe. I jak myślicie, co to oznacza? A no właśnie, podlewać. Czyli możemy powiedzieć, he's watering his garden, somebody is watering some green plant. Więc pamiętajcie, jedno słowo, dwa znaczenia, będzie tych słówek jeszcze więcej. W moim cyklu będę opowiadał o tych słówkach po kolei w takich krótkich klipach. Trzymajcie się, do następnego razu. Okej. Okay. No więc było krótko, zwięźle. Te filmiki gdzieś tam się będą też pojawiały, będą linkowane na fanpage'u. W tym momencie zapraszam już na połączenie z Anią, która gdzieś tu jest, tylko ją muszę wyszukać w tych moich odmętach internetu. Jest z nami połączona na hangoucie. Mam nadzieję przynajmniej. Halo, halo, Ania. Halo, halo. Zaraz musimy cię zobaczyć, bo coś mi tutaj z hangoutem muszę poszukać. Przechwytywanie obrazu i już hangout. Nie, to nie ma być przechwytanie obrazu, tylko okna zaraz. Przechwytywanie okna i już szukamy tego. Dodaj istniejącą. Jeszcze raz, hangout, przepraszam, na to hangout. Dobra, i teraz wybieramy sobie, gdzie tu jest Google Hangouts. Mam nadzieję, że to jeszcze nie to, panel transmisji na żywo, wiadomości dla hangout. Matko, gdzie jest Ania? Gdzieś mi znikła tutaj. No więc to chyba po prostu pokażę ekran i ciebie i to będzie jakieś wyjście, bo faktycznie miałem to, a jakoś znikło, więc nie będę kombinował. Dobra, to w takim razie przechodzę do udostępniania mojego ekranu i teraz wyszukamy Anię już ręcznie, że tak powiem, bo ona gdzieś tam mówi coś, więc gdzieś to okno tutaj jest, ale gdzie to nie wiem, tu Google Hangouts? Nie, jakieś to on takie powinno być okno. O, jest, dobra. No to jesteś na wizji. Zapraszam. Andrzej też już czeka. Okej. Okay. Dzięki to, dziękuję. Słuchajcie, ja chyba będę najbardziej ulubioną osobą z was wszystkich. Z tego powodu, że chyba będę dzisiaj dzwonkiem na początek. Jest 11:46, ja strasznie nie lubię przedłużać moich lekcji, dlatego myślę, że tak jak Marcin zapowiedział, chcemy chyba teraz mieć 15 minut przerwy. Zapraszam na 12 na Quizlet i na test Quizzes. Mam nadzieję, że znacie, ale jeśli nie, to będzie to okazja do zapoznania się albo powtórzenia tego, co już jest dla was znane. Dobry pomysł. No to dzwonek. Dokładnie. Dryn, dryn, faktycznie dobry pomysł. Ruszamy się teraz troszeczkę przez 15 minut i o 12 witamy się. To jest też czas, w którym możecie właśnie przesłać jeszcze innym ludziom od siebie z klasy na Messengerze, że takie coś trwa. Nie rozłączamy tej transmisji, także będzie jakaś tam ładna muzyczka i plansza. A o 12 wróćcie i opowiemy sobie właśnie o skrzynce z narzędziami. Także do usłyszenia za 15 minut.
dobrze widzisz. Nie mówię w ogóle. Czekaj, czyli teraz mam tak, teraz mam jakieś kurcze okno właściwości. Thank you.
Okej, okay, chodzi. Wracamy do nagrania. Jest Ania przed Wami i ruszamy ze skrzynką z narzędziami. Dzień dobry. Samo południe właściwie. Serdecznie witam wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić trochę czasu w Tarnowskiej Akademii Nauki. Nazywam się Anna Mazur, jestem nauczycielem języka angielskiego oraz biologii. Przede wszystkim w Szkole Podstawowej nr 24 z oddziałami dwujęzycznymi w Tarnowie. Ponieważ od wielu lat właściwie wprowadzam na swoich lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne, to dzisiaj chciałam Was zaprosić na dwie sesje właściwie. Pierwszą taki samouczek, w jaki sposób uczyć się z Quizletem. Natomiast drugi to już będzie troszkę bardziej w formie zabawowej. Omnibus dla uczestników Tarnowskiej Akademii Nauki. Mam nadzieję, że uda mi się teraz przez Hangouta tutaj z Marcinem połączyć w ten sposób, żebyście mogli zobaczyć mój pulpit. Spróbuję udostępnić ekran. Mam nadzieję, że ten ekran powolutku zaczynacie, jest już widoczny. I przechodzimy do pierwszego narzędzia, to jest Quizlet. Co to jest Quizlet? Widać, że jest to platforma edukacyjna, na której możemy uczyć się języków obcych, ale gdyby ktoś pomyślał, że tylko języków obcych, to absolutnie nie miałby racji, bo także wielu innych przedmiotów. Chciałam Wam dzisiaj pokazać kilka możliwych opcji do nauki, czy historii, czy matematyki, czy chemii, czy nawet języka polskiego. Możemy z zasobów tej platformy korzystać poprzez stronę internetową quizlet.com. Wystarczy, że wpiszecie w przeglądarkę, no właśnie, Quizlet. Albo w momencie w stronie adresowej quizlet.com. Istnieje również aplikacja na tablet lub na smartfon. Jeśli ktoś ma ochotę z niej skorzystać, to pewnie po już naszym nagraniu, po programie będziecie mogli ściągnąć sobie taką aplikację na tablet czy na smartfon. Tak naprawdę nauka w Quizlet to jest nic innego jak nauka z wykorzystaniem fiszek. Chciałam Wam pokazać to już w tym momencie bardziej praktycznie. Jestem na stronie głównej. Ja oczywiście jestem zarejestrowanym i zalogowanym uczestnikiem, ale w tym momencie będę korzystać z takiej opcji, z którą zapewne Wy za chwilę wejdziecie. Chodziłoby mi o to, że co zyskujemy właściwie? Co zyskujemy w momencie, kiedy się rejestrujemy? Zyskujemy pewną pamięć w Quizlecie. Mianowicie można wtedy wracać do ćwiczonych już raz opcji i te Wasze wyniki są tam zapisywane. Natomiast możemy wchodzić bezpośrednio przez stronę internetową. Klikamy w szukaj obok lupki. Dajmy na to coś bardzo prostego, na przykład zwierzęta, a tutaj wklikuję jakąkolwiek opcję, spróbujmy sobie wybrać coś bardziej, o jest 12 zwierząt.
Halo? Halo, Aniu? Halo, halo? Coś nam zanikło. A możliwe, że coś... rozłączyło. Słuchajcie, czekajcie. Jeszcze raz spróbujemy. Możliwe, że jej internet siadł. Możliwe, że trzeba będzie robić to w formie nie połączeń na żywo, bo widzimy, że jest to trudne, tylko w formie jednak nagranego czegoś, materiału, który ja po prostu tu u siebie odtwarzam, bo najwyraźniej w tych czasach ciężko jest liczyć na... No. Ajajaj. No, ewidentnie się coś rozłączyło. To nic, słuchajcie, obejrzyjcie w międzyczasie w takiej sytuacji. Ja wam uruchomię troszkę z przyspieszeniem coś, co nagrała dla was nauczycielka ze szkoły podstawowej numer 3, pani Agata Damian. Będzie to rozpoczęcie obsługi platformy Scratch. To chodzi o programowanie i kodowanie. Powiem tylko, tak tytułem wstępu, że macie też? Coś się zacina, brak połączenia. No dokładnie, coś się zepsuło. No. Więc to będziemy tak przygotowywać. Widzicie tutaj, że mam przesłane faktycznie przez panią Agatę wcześniej nagrany screencast. To ruszymy sobie z tym screencastem, a no później będziemy się jakoś martwili, co z tym Quizletem. No to co? To ruszamy. 4 minutki. Dam głośniej faktycznie. A ruszmy w takim razie. Czekajcie. Pokażę wam, jak łatwo zacząć pracę w tym programie. Wystarczy, że w oknie przeglądarki wpiszemy www. Ja jeszcze raz wystartuję. scratch.mit.edu. I już jesteśmy w świecie Scratcha. Jeżeli ktoś z was ma problem... Zaraz, co tu jest? Czemu to? Okej, teraz, dobra, ruszamy. Rozumiem, że nas przerwało. O, no właśnie, o, jesteś, Aniu. No jestem. A jednak ten internet coś faktycznie szwankuje. No widać, że się zacina, już się zaczęło. No. To nic, to ja puszczam jednak ten samouczek, a później wrócimy do tego, co tutaj mamy. Łatwo zacząć pracę. Nie mam zielonego pojęcia. Wystarczy, że w oknie przeglądarki wpiszemy www. scratch.mit.edu. Już jesteśmy w świecie Scratcha. Jeżeli ktoś z was ma problem z dostępem do internetu, to może sobie ten program z tej strony tutaj pobrać i zainstalować na własnym komputerze i może pracować bez dostępu do internetu. Natomiast jeśli macie dostęp bez problemu, możecie po prostu bez żadnego instalowania od razu dołączyć do Scratcha. Możemy pracować bez logowania się, ale wtedy mamy nieco ograniczone możliwości, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapisać efektów swoich prac. To wiadomo, że każdy z nas, jak będzie chciał stworzyć grę, to będzie do niej chciał wrócić. Dlatego warto dołączyć do Scratcha, poprosić rodziców o to, żeby pozwolili wam na utworzenie tutaj konta
i żeby pomogli Wam się tutaj zalogować. No to możemy zacząć. Klikamy stwórz. I tak oto wygląda okno programu Scratch. Co od razu zwraca naszą uwagę, jest to zapewne ten pomarańczowy kotek. Kotek jest obiektem, którego będziemy nazywać duszkiem. Będziemy mogli zmieniać wygląd tego duszka, na co nam się tylko spodoba. Będziemy mogli go samodzielnie również narysować, pokolorować, dodać zdjęcia. To Wam pokażę na kolejnych lekcjach. W każdym razie tu mamy przyciski zmiany i dodawania nowych duszków. W tym miejscu znajdują się przyciski zmiany tła. Duszek znajduje się na scenie i ta scena w tym momencie jest biała. Po lewej stronie mamy trzy zakładki: skrypt, kostiumy i dźwięki. Z tych oto tutaj elementów będziemy budować polecenia dla naszego duszka, przesuwając odpowiednie bloczki na obszar budowania. Tu mamy obszar budowania. Powiększę troszkę. I teraz tak. Nasze bloki wyglądają tutaj jak puzzle. Te puzzle po połączeniu tu będziemy nazywać właśnie już gotowym skryptem. Bloki te są pogrupowane kolorystycznie i każda grupa dotyczy innego rodzaju czynności. Tworzenie programu w języku Scratch będzie właśnie polegało na umieszczeniu tych odpowiednich poleceń w obszarze tworzenia programu. Program oczywiście może zawierać dużo więcej niż jeden skrypt, ale to o tym będzie na kolejnych lekcjach. No cóż, może wypróbujemy jakiś pierwszy prosty program. Poruszymy troszkę tym naszym duszkiem, czyli wybieramy sobie bloczek, kiedy kliknięto zieloną flagę. Zawsze. Oj. Ustaw w kierunku wskaźnika myszy i przesuń o 10 kroków. No i teraz wypróbuję ten program, klikając zieloną flagę. Zobaczcie. No i duszek podąża za wskaźnikiem myszy. Wypróbujcie sobie ten program samodzielnie i zapraszam Was do kolejnych lekcji. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, witam wszystkich zainteresowanych programowaniem. Okej, no przepraszam. Mieliśmy trochę problemów z technologią. Faktycznie słaby internet i jeszcze dodatkowo obciążony w tym momencie spowodowały, że panią Anię wyrzuciło nam z Hangouta, zatrzymało to. Więc niestety będziemy musieli wymyślić jakiś inny pomysł na to, żeby nasi goście mogli się do nas dołączać. Ja poproszę o nagranie takiego samouczka z Quizleta i będziemy mogli do tego wrócić jutro. Natomiast to, co przed chwileczką obejrzeliście, to był samouczek, który będzie dostępny też na naszym fanpage'u i na naszym kanale jako osobny materiał. Te materiały będziemy tam wrzucali, żebyście mogli z nich skorzystać. Pamiętajcie, o właśnie, tu ktoś może Katarzynę Jankosz zgłosić się do niej, jeżeli potrzebuje pomocy z Quizletem. Ale będzie też nagrany ten screencast, tutorial, gdzie krok po kroku będzie można zobaczyć, jak się za to zabrać. Pamiętajcie, że Quizlet ma też aplikację mobilną, więc z telefonem można też wyszukać to, czy to będzie na iPhone'ie, czy na Androidzie. Wyszukujecie aplikacja Quizlet i można z niej później korzystać. Nie będę zdradzał więcej szczegółów, bo spróbujemy faktycznie poprosić o to, żeby pani Anian to jeszcze nagrała.
To, co było z kodowania, słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś próbował kodować, programować. Zwróćcie uwagę, że ta platforma Scratch MIT.com, jak to było? Czekajcie, posłuchajmy. Scratchu. Pokażę Wam, jak łatwo zacząć pracę w tym programie. Wystarczy, że w oknie przeglądarki wpiszemy www.scratch.mit.edu. Okej, okay, dobra. Więc mamy tą stronę Scratch MIT Edu. MIT Edu. I można tak naprawdę zacząć przygodę z programowaniem i kodowaniem. Można tam utworzyć konto i można się bawić powolutku tym, krok po kroku. C++a na razie robić nie będziemy, ale jeżeli się znajdzie taka osoba, która by mogła nam udostępnić tutoriale krok po kroku z tego, to czemu nie, możemy skorzystać oczywiście. To, co robić dalej, to można będzie sięgnąć z powrotem do tego tutoriala ze Scratcha i po prostu to trochę nad tym posiedzieć, bo wtedy możecie też filmik zatrzymać, nie tak jak przy streamingu, tylko zatrzymacie i krok po kroku założycie sobie konto na tej platformie i wtedy można faktycznie fajnie się rozwijać. Tych tutoriali będzie jeszcze więcej, więc mam nadzieję, że to będzie już stałym punktem programu. Tam później dochodzi się do już nieco bardziej zaawansowanych rzeczy i faktycznie bardzo fajnie wykorzystanie Scratcha przybliża nas po prostu do takiego prawdziwego kodowania już właśnie z wykorzystaniem jakiegoś języka typu C++ czy Python. Za cicho? Niemożliwe. No to trzeba może podgłosić. U mnie to jest na full tutaj. Kamerkę mam przed sobą. Leci dźwięk z kamerki. Nie wiem, ewentualnie jeszcze mogę tutaj do mikrofonu mówić dodatkowo. Zaraz sobie sprawdzę, czy on jest włączony. O, teraz może jeszcze dodatkowo. To na dwóch teraz leci. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś dziwnego pogłosu. Okej. Więc fajnie byłoby, żeby na następny raz już spróbować zerknąć na tego Scratcha, założyć przynajmniej konto i wtedy będziemy mogli kolejne kroki z panią Agatą już przechodzić. W takim razie mamy sytuację, w której mieliśmy w tym momencie połączyć się z panem Andrzejem, którego no jak widać, tak samo jak z panią Anią na hangoucie coś wyrzuca. Więc przejdziemy do tego działu dotyczącego zarządzania czasem. Będzie to część magicznej kuli, czyli tych umiejętności XXI wieku, umiejętności przyszłości. Zarządzanie czasem, nie ukrywam, że pewnie przyda się dokładnie bardzo w tym momencie. Jest takie fajne doświadczenie, które może pokazać właśnie, kiedy będzie pani Anna. No właśnie poprosimy ją jakoś, żeby udostępniła nam nagranie i może jutro właśnie już nawet może zaczniemy od dokończenia tego Quizleta. Myślę, że to jakoś wtedy pójdzie. Zrobimy coś interaktywnego tak samo wtedy. Natomiast w tym momencie przejdźmy może do tej magicznej kuli. Rozpoczniemy sobie właśnie tadam, magiczna kula. O właśnie, tylko tak się trochę to... O. Magiczna kula i umiejętności przyszłości, czyli to, co nam pomoże w radzeniu sobie na bieżąco z tym, co mamy wokół siebie i z tym, co czeka nas kiedyś później, jak skończycie szkołę. No to ruszamy w takim razie. No to może mi się uda. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, pytanie w ogóle, czy macie problemy z zarządzaniem czasem, czy ktoś ma opracowany jakiś pomysł i tak dalej. Ja wam pokażę takie jedno ćwiczonko. Wyobraźcie sobie, że te rzeczy, które macie do zrobienia w danym dniu, można podzielić na trzy rodzaje rzeczy. Jednym rodzajem są rzeczy
bardzo ważne, takie, które po prostu musimy zrobić, bo to jest rzecz, która będzie, nie wiem, sprawdzona jutro na sprawdzianie, albo trzeba zrobić jakieś zadanie domowe, albo mama powiedziała, trzeba coś podkurzać, czyli te takie rzeczy o dużym priorytecie i dużej konieczności wykonania. Mamy też takie zadania, które są, no dobrze byłoby je zrobić, czyli nauczyć się na przykład na za dwa dni do czegoś, już zacząć to uczenie, bo wiemy, że nie zdążymy. Co się tu dzieje? Okej. Więc są to takie rzeczy pośrednie, które no dobrze byłoby zrobić, ale one nie są na już i coś trzeba z tym zrobić. I mamy, zwłaszcza w ostatnich czasach, dużo czegoś, co jest takim wypełniaczem czasu, taką watą szklaną, czasową, która gdzieś nam rozmywa to, co wypadałoby w danym dniu zrobić. Istnieje nawet taki termin prokrastynacja. Jak myślicie, co to jest prokrastynacja? Może ktoś się spotkał już z tym terminem? Czekam na wasze reakcje. Czy wiecie, co to jest prokrastynacja? Tak. O, ktoś nam tu mówi o tym, żeby sobie zainstalować Discorda, czat do rozmów, podobnych rzeczy. Jak coś, to mogę pomóc. Okej, a na tym Discordzie da się połączenie głosowe też, znaczy nie głosowe, tylko wideo, zrobić? Tak, faktycznie, umiejętność gospodarowania czasu nie. Słuchajcie, właśnie tak jak pisze Julia, że ktoś, kto ma problem z prokrastynacją, odkłada rzeczy na później, zwlekanie, ociąganie się, dokładnie tak. O, fajnie, że tu mówicie, że da się radę z tym Discordem, to będę musiał to wypróbować. Natomiast wracając właśnie do tej prokrastynacji, to faktycznie ja bardzo często mam takie momenty, w których wiem, że muszę coś zrobić, ale bronię się przed tym rękami i nogami i no, próbuję wszystko inne zrobić, tylko nie to, co jest potrzebne. I teraz spróbujmy sobie takie ćwiczonko zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda jedną ręką. Najwyżej będę musiał odłożyć ten mikrofon i wrócić do tej wersji, w której byliśmy wcześniej. Mamy słój. Ten słój nam symbolizuje nasz dzień. I co się teraz stanie? Jeżeli teraz wyobrazimy sobie, że te wypełniacze czasu, czyli rzeczy typu sprawdzanie powiadomień, lajków, gdzieś tam czatowanie przy okazji, porównalibyśmy sobie do cukru, mamy cukier, to wyobraźmy sobie, co się dzieje, jeżeli to jest dla nas priorytetem, tak? Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, mamy kubek i teraz nasypujemy, załóżmy, że tego cukru, tych wypełniaczy mamy prawie cały kubek, tak? Już widać go, widzicie? Dokładnie. No i teraz zaczynamy dzień od tego, że faktycznie to jest dla nas priorytet, napełniamy słój i mamy. Tyle. No mamy te rzeczy, które wypadałoby zrobić, ale nie są one niezbędne w tym momencie akurat. Dla nas tymi rzeczami będą makaronki. Makaronki, no i musimy też to upchnąć do tego słoika. Makaronków będzie tak samo ten nasz kubek. Taram. Mamy makaronki. No to jedziemy, tak? No bo jak żeśmy sobie tam wypełnili czas, tu jest priorytet dla nas drugi. Co się dzieje wtedy? Okej, a my wypełniamy. No i teraz jest sprawa taka, że wypadałoby teraz, mam jakieś trzy konkretne rzeczy do zrobienia. No i co wtedy? Co zrobić?
W takiej sytuacji... O, niech to będą te trzy konkretne rzeczy, trzy jabłka. No i próbujemy. Dzień się nie rozciągnie, 24 godzin nie rozciągniemy. Próbujemy tu to włożyć. Trzecia ręka mi się przydała, ale no dobra. Więc mamy jedną, drugą i co? I nie da się, tak? Nie da się, nie zmieści się to po prostu, tak? Kicha. Czyli czegoś żeśmy nie zrobili. Albo jakiegoś przygotowania do sprawdzianu, albo czegoś ważnego, o co poprosili nas rodzice. No nie jest dobrze. To takiego zarządzania czasem byśmy nie chcieli, ale pewnie niektórzy z Was trochę tak mają, że właśnie jakiś tam problem, jami cukier. No niekoniecznie, bo to jednak tuczy trochę i później są różne problemy. Słuchajcie, jak się dużo cukru je, to jest tak, że ktoś wypije jakąś tam kolę i ma dużo energii przez chwilę, a później ma taki spadek, że wolałby tego nie pić. Więc z cukrem trzeba uważać, więc to tak tylko pozornie jest fajnie jami, a później się okazuje, że nie za bardzo. No ale dobra. Czyli to jest ten słój, w którym mamy problemy z wypełniaczami, które nam, popatrzcie, dużo czasu zajmują. Często jest też tak, że ten telefon z powiadomieniami jest u nas w kieszeni gdzieś w szkole i w trakcie lekcji nawet pika, bzyczy i tak dalej, wibruje i może się okazać, że wtedy lekcja gdyby była takim jabłkiem, no to okazuje się, że tak naprawdę to on jest priorytetem, ten telefon gdzieś w naszych myślach, a treści z lekcji to wiecie, nie zmieściły się, nie? Więc to jest pierwsza wersja. Mam taki drugi słój. Okej. Tadam. No i wyobraźmy sobie, słój jest dokładnie taki sam. Tych rzeczy, które będę próbował do niego upakować, jest dokładnie tyle samo. Nie przygotowałem sobie tego wcześniej, gdzieś to widziałem też na necie, więc to nie jest mój pomysł, tylko pokazuję coś, co po prostu już widziałem, też moim uczniom pokazywałem. Bardzo fajna lekcja, mam nadzieję, bo już trochę załamany jestem tym, że ten net nam siadł. Wiecie, słabo, ale patrzcie, że jak już usłyszeliście o słowie Quizlet, to już ktoś tam powiedział, że pomoże innym i tak dalej, więc fajnie, żeby będąc na przykład na fanpage'u Tarnowskiej Akademii Nauki właśnie jakoś tam kontynuować ten czat i sobie pomagać. No i dobra, mamy też te trzy jabłka, które są kluczowe do tego, żeby zrobić. No mamy tak, raz. I teraz wyobraźcie sobie, jeżeli ja zarządzając czasem rozplanuję sobie dzień tak, żeby zacząć od tych rzeczy, które są kluczowe dla mnie i najważniejsze, i nie odbierać w trakcie tych wszystkich powiadomień i tak dalej, no to zobaczmy, co się dzieje. Mamy jedną rzecz, kurczę, to się obiło, to jabłko będę musiał je zjeść za chwilę później, żeby nie padło. Mamy drugą rzecz, która jest potrzebna, żeby ją zrobić w danym dniu i mamy, tadam, trzecią rzecz. O, uwaga, wejdzie? Wejdzie, zakrętka siedzi, tak? Popatrzcie, nie wystaje. Mamy trzy te rzeczy. Przygotowaliśmy się do sprawdzianu, zrobiliśmy zadanie domowe, pomogliśmy siostrze w czymś, mamie gdzieś tam obiad ugotować, poszliśmy po chleb albo śmieci żeśmy wyrzucili, prawda? Jest. No dobra, ale przecież my chcemy wszystko to zmieścić, co do tej pory pokazywałem, tak? No to teraz spróbujmy sobie ten makaron w ilości jednego kubka tarnowskiego. Popatrzcie, to jest tarnowski kubek, o tak, tarnina. Więc tyle samo makaronu, co ostatnio. Dorzucam. Jedziemy. Mamy makaronu, pełen kubek. I wsypujemy go. O, dobra, żebyście widzieli, że to jest do tego samego. Wsypujemy. Tutaj nie ma żadnej magii, telewizji. Dobra. Jeden poleciał, mamy, dorzucam, żeby nie było, nie? No i mamy makaron. No a teraz jeszcze te wszystkie pozostałe rzeczy, tak? Załatwiliśmy już te najważniejsze, załatwiliśmy te trochę mniej ważne, ale te, które wypadałoby zrobić, bo one jednak docelowo sprawią, że nie będziemy później czuli stresu, że nagle wszystko jest naraz do zrobienia, nie? No i teraz mamy ten cały kubek cukru do ogarnięcia. Więc nasypuję ten cukier.
Nasypuję. A! Fajnie, będzie sprzątanie. Sobie rozsypałem. No i tak, i mamy ten słój, i mamy ten cukier. Jak myślicie, ostatnio nie weszło. Nie weszło, jakieś jabłko jedno wystawało, drugie było w połowie tylko w słoju. Mamy słój, który symbolizuje nasz całodniowy czas. No i teraz spróbujmy. Sypiemy, mam nadzieję, że mi się to nie wysypie, bo masakra mnie tu. Okej, dobra, idzie. A, troszkę wysypały, dobra, idziemy dalej. Sypiemy. Jeszcze. Tadam. I popatrzcie, co się dzieje. W słoju jest jeszcze wolne miejsce. Popatrzcie, tutaj jeszcze by połowa jabłka weszła. I, o, przepraszam, pokazałem nalepkę na słoiku. Dobra, tu jest lepiej. Tak, tadam, jak tu jest. Czyli mamy te same rzeczy do zrobienia, ale w innej kolejności i dajemy radę z tym zarządzaniem. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli problem z tym, co zrobić i w jakiej kolejności, to zastanówcie się, co jest naprawdę ważne, tak żeby zrobić na teraz, na dzisiaj, wieczorem, na jutro, bo musi być zrobione. Czasami to wyrzucenie kubła ze śmieciami zajmie wam 2 minuty, a mama się ucieszy, czy tata, że to zrobiliście, a nie mówiliście, a dobra, za chwilę. I tak przez dzień cały. I to będzie wtedy takie jabłko, które żeście wrzucili i już macie załatwione. I wtedy można po kolei do tego dokładać. Więc to jest pomysł na zarządzanie czasem. Będziemy mówili jeszcze o samej prokrastynacji. Teraz już znacie to słowo, tak? Prokrastynacja. Bo to jest tak, że mamy z nią problemy, ale to nie jest tak, że nie da się z nią sobie poradzić, bo są konkretne pomysły na to. I o tym też w kolejnych wydaniach tej magicznej kuli opowiemy. Co jeszcze będzie w magicznej kuli? Powiemy sobie o sztucznej inteligencji, powiemy sobie o umiejętnościach, które spowodują, że nie damy się robotom zastąpić, że nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem kiedyś pracy na przykład, że będziemy atrakcyjni dla pracodawcy albo że bez problemu swoją firmę założymy. Więc pamiętajcie o tym, że jest ta nasza strona na Facebooku, Tarnowska Akademia Nauki. Jak znajdziecie, to będzie tam i można tam proponować ludzi do odcinków i tak dalej. Obiecałem jeszcze te podróże klikiem po mapie, bo jest dzisiaj Dzień Świętego Patryka, więc spróbujmy w takim razie. Popatrzcie, nawet sobie przygotowałem taką planszę, która nam wprowadza te podróże klikiem po mapie. Spróbuję wam ją pokazać, jak się ogarnę z tymi oknami wszystkimi. Dobra, czyli uwaga, podróże klikiem po mapie. Ok, Dzień Świętego Patryka. Słuchajcie, pytanko, z czym się wam kojarzy Irlandia? Napiszcie na czacie, z czym się wam kojarzy Irlandia. Pierwsze, co wam do głowy przychodzi, kiedy myślicie o Irlandii. Czekamy. Z państwem. No dobra, jest to państwo. Ok. Kamerka się zepsuła? Nie, no mam nadzieję, że nie. Ok. Kolor zielony, świetnie, koniczyna. Podchwytliwe pytanie. Ile listków ma irlandzka koniczyna? Cztery? Na pewno. Koniczynki, no właśnie, ale ilu listkowe te koniczynki? Uwaga, słuchajcie,
trójlistna ta koniczyna jest. To wydawałoby się, że czterolistna na szczęście i tak dalej, ale to nie ta bajka, nie ta legenda. Natomiast Irlandia to jest trójlistna, zielona koniczyna. A dlaczego trójlistna? Ano, łatwo to zapamiętać. Otóż święty Patryk, kiedy tłumaczył, nawracając Irlandczyków na wiarę chrześcijańską, tłumaczył zasadę Trójcy Świętej, to mówił im o tym, że no z Bogiem jest właśnie tak jak z koniczyną, że jest jeden, ale w trzech osobach, czyli są trzy listki, ale tak naprawdę to jest jeden listek koniczyny. Dlatego łatwiej było im zrozumieć, ludziom prostym, na takiej przypowieści, o co chodzi. Natomiast coś mi podjechało na podjazd, jakieś auto? Nie. Dobra, ktoś nawraca. Okay. Więc dlatego trójlistna. Dobra, skrzaty są, zielona jest ta koniczyna, złoto faktycznie. Jest to wyspa koło Wielkiej Brytanii. Leprechaun, dokładnie. Ten zielony skrzat się nazywa Leprechaun. Więc garnek złota, tak, jest taka jakaś historia, że ten leprechaun strzeże garnca złota, który jest na końcu tęczy schowany, o, no bo pochowany to byłby nie za bardzo. Z tańcem irlandzkim, świetnie. Taniec irlandzki, jak wygląda, wiecie, albo stepowanie, tak jak w Lord of the Dance, albo w miękkich butach też można tańczyć taniec irlandzki. Niestety w Centrum Sztuki Mościce odwołano koncert właśnie zespołu tańca irlandzkiego, który miał się odbyć. Niecałe 5 milionów ludzi w Irlandii. Okej, okay, fajnie. Sprawdziłeś to, Karo, mam nadzieję. Tak mi się wydaje, faktycznie wiem, że jest ich mniej niż u nas na pewno. Spódniczki w kratę. Faktycznie, to jest tak... z neta wzięte, wiesz, ale to jest tak, że można wziąć rzeczy z neta i wziąć, a trzeba to czasami sprawdzić, bo czasami różne rzeczy ludzie piszą. Można się upewnić co do tego, gdzieś tam sprawdzając w dwóch różnych miejscach i upewniając się, że to nie jest przeklejenie tylko. Konstytucja Irlandii, tak, mówi, że oficjalną nazwą państwa jest... W języku irlandzkim nie podejmuje się tego wymówić. No i oczywiście Ireland, dobrze. Są dudy, tak? Czyli to, co tam ktoś mówił, że kobza. I popatrzcie, że dudy i te spódniczki w kratę, one się nam też kojarzą ze Szkocją trochę, no nie? No więc jak to jest? Jak myślicie, skąd się wzięło to, że te dwie rzeczy, czy te dwa kraje, Irlandia i Szkocja, mają jakieś takie podobne rzeczy kulturowe, jak myślicie? Kojarzycie? O, dokładnie! To w Szkocji są chyba spódniczki w kraty, a wiecie, że i tu, i tu. I teraz pytanko właśnie. Dlaczego i tu, i tu? I te dudy też są i tu, i tu. 4,83 miliona ludzi w Irlandii. No, okej, okay, dobra. Nauczyłem się czegoś. Wiedziałem, że coś koło tam 4, to teraz już wiem dokładnie. Tak, dudy to ta kobza i one i tutaj, i Irlandia, i Szkocja. No i teraz pytanie, czemu? Czemu akurat? Co mają wspólnego te kraje? No, Andrzej Duda, pozdrawiamy też prezydenta, ale to oczywiście stolica Dublin po polsku mówiąc, czy Dublin z angielska. Nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, mówię, już nie będę się znęcał nad wami. Otóż obydwa te kraje mają historię celtycką. To znaczy ci native inhabitants, czyli rdzenni mieszkańcy. To tu Ania mi pisze, że nie ma neta, także okej, już wiemy. YouTube, dokładnie. No więc od siebie zgapili, dobre, to okazuje się, że oni i jedni i drudzy są Celtami. Wiecie, jak ktoś oglądał Bravehearta, jest teraz czas, można sobie obejrzeć świetny film, który pokazuje fajnie, kim byli Celtowie. I tam akurat no, Braveheart z Melem Gibsonem pokazuje historię ze Szkocji. Ale w tym samym mniej więcej czasie to i w Irlandii były takie ludy, które miały pochodzenie celtyckie. I no, to właśnie te szkocka krata i krata w ogóle i te spódniczki i te dudy to właśnie ci Celtowie. Nie wiem, czy teraz głupoty niepalne, ale wiem, że Celtowie
pojawiali się też w różnych innych miejscach Europy. Mnie to bardzo fascynowało i nie wiem, czy gdzieś w Hiszpanii też w którymś momencie nie pojawili się. To pewnie tak gdzieś w rejonach między rokiem, nie wiem, zerowym a tysięcznym strzelając. I faktycznie jak się popatrzy na Hiszpanię, to tam też te dudy gdzieś się pojawiają, więc jakby coś, to niech mnie ktoś skoryguje, żeby faktycznie głupoty nie gadać, ale taka sama historia. No dokładnie, dokładnie jest tak, że to gdzieś tam te celtyckie. Za kolebkę przyszłych Celtów uważa się region Kurhanów w południowych Niemczech, dokładnie. No, oni się szwendali trochę po tej Polsce. Celtowie byli też we Francji, dokładnie jak oglądaliście Asterixa, no to Asterix, kurczę, dobrze ktoś to powiedział, a Asterix też, to był Gal w sumie, ale to gdzieś jakieś takie celtyckie kręgi, no nie? Boston Celtics, czy Celtics, aha, okej, okay. No jest, faktycznie, ukryte jeziora to nie wiem co to jest, no ale dobra, no to jest ta Irlandia i teraz spróbujmy się w takim razie przenieść do Irlandii, mam nadzieję, że przynajmniej na moim necie to jakoś wypali. Więc co zrobić, żeby w taką podróż wirtualną się udać? Należy otworzyć strony mapy Google'a, czyli Maps Google. I dobra, to ja przechodzę już na ekran, tak żeby było widać ekran. Ja i ekran. To jestem ja i ekran, dobra. To już tutaj. Tadam. Z mapy Google'a otwieramy i teraz w narzędziach Google'a wyświetlamy sobie. Ok, tak się to wczytuje. To teraz widać też po prostu, jak ten net chodzi w tych czasach, gdzie każdy z niego próbuje skorzystać. No bo my już jesteśmy. Dobra, są mapy Google'a. No to w takim razie wpisujemy sobie na przykład ten Dublin. I teraz zobaczmy, jak to się ma w stosunku do w ogóle Europy, Polski i tak dalej, jak to z tą Irlandią jest. To możemy ten panel ukryć, bo nam na razie nie będzie potrzebny. Ok, czyli my jesteśmy tu gdzieś z Polską, tutaj mamy Irlandię, mamy tą stolicę. Widzimy, że Irlandia jako wyspa geograficznie podzielona jest na dwie części. Jest Republika Irlandii na dole i Irlandia Północna. Pamiętacie, z czym się kojarzy Irlandia Północna? Jak ktoś ogląda Grę o Tron, to... będzie zapis live'a, tak? Tak będzie, dokładnie. A już też będziemy my powoli kończyli, ale jeszcze was tylko zaproszę na chwileczkę w miejsce, które jest miejscem magicznym, niezwykle urokliwym w Irlandii. Może kojarzycie z książek do geografii, nazywa się to Klify Moheru. Klify Moheru. OK. I teraz, jeżeli wykorzystamy ikonkę tego ludzika, nie wiem czemu mam się to teraz, no, gdzie tam po raz. Wróć. To tak chodzi ten net. Matko, jakie opóźnienie. Chwileczkę. Jeszcze raz podejście, bo zjechaliśmy na jakąś drogę obok klifów. O, więc przy Dniu Świętego Patryka zapraszam was na Klify Moheru, spacer ścieżką w okolicy Klifów Moheru. Tu jest taka wieża, którą należy minąć po to, żeby zobaczyć Klify Moheru. Tak one wyglądają, bardzo niebezpieczne, ale bardzo piękne. Ta ścieżka prowadzi sobie tym wybrzeżem w jakiejś pewnej odległości, aczkolwiek są też miejsca, gdzie jesteśmy na samym skraju. Zdarzało się, i to niejednokrotnie, że miejsce to było świadkiem różnego rodzaju wypadków, gdzie ktoś po prostu z tego klifu lądował w wodzie w ten czy inny sposób.
No i nie było to na pewno wesołe. Ale tak wygląda Islandia. Zielona wyspa, szmaragdowa wyspa, niektórzy o niej mówią. Po angielsku Emerald Isle. Miejsce, które naprawdę warto zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby dzisiaj z okazji Dnia Świętego Patryka troszeczkę tutaj pospacerować. Już wiecie, jak to zrobić. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie się nudzili, to właśnie będzie moment taki, gdzie będziecie mogli skorzystać z map Google'a i z opcji Street View, pokazać to na przykład rodzicom, czy dziadkom, czy wujkom, zabrać ich taką wirtualną podróż, czy wspólnie klikiem po mapie gdzieś pomaszerować. Jedną rzeczą, którą jeszcze mogliśmy odwiedzić, to będzie zamek, który właśnie jest słynny z Gry o Tron. Zamek z Gry o Tron. Okej. Dunhill Castle. Zobaczmy, gdzie to jest. Tak wygląda Dunhill Castle, położony na wybrzeżu, na skraju, tak mi się wydaje przynajmniej. Coś tu nie za bardzo widać, zaraz zobaczymy, czy mi się coś nie pomerdało, ale chyba nie. To chyba nie ten zamek, bo miał być na wybrzeżu, na skraju, na klifie. Spróbujemy go znaleźć w inny sposób, ręcznie, że tak powiem. No tak, ewidentnie nie jest to na skraju czegokolwiek. A, no dobra, w ogóle. Jeszcze mi powiedzcie, że to... Dobra, przynajmniej Irlandia to była. Ten zamek, o którym chciałem Wam opowiedzieć, jest w Irlandii Północnej. Irlandia Północna tym się różni od Irlandii jako republiki, że formalnie należy do Zjednoczonego Królestwa. Zjednoczone Królestwo jest dlatego, że głową jest królowa i w tym Zjednoczonym Królestwie jedną częścią jest Wielka Brytania, a drugą częścią jest właśnie ten tutaj kawałeczek Wyspy Irlandzkiej. Więc tak wygląda to na miejscu. W Irlandii Północnej jest słynna grobla olbrzyma. Spróbujemy ją może wyszukać. W takim razie Giant's Causeway. Jak ktoś zna angielskie słowo giant, to właśnie jest olbrzym. Aha. No i spójrzmy w takim razie na ten Giant's Causeway. Nie wiem, dlaczego nie mam ludzika. A jest ludzik, dobra, tylko się... Tak, i gdzie my tu możemy sobie stanąć? No za... Do samego Giant's Causeway'a nie dojdziemy, do grobli olbrzyma. No ale możemy sobie zdjęcie obejrzeć, przynajmniej jakiś widok 365 stopni, te sprawy. Giant's Causeway słynie z właśnie tych bazaltowych bloków skalnych, które mają różną liczbę ścian. Podobno, no większość to chyba jest koło 6 tych ścian, ale są też podobno takie z 3, które są bardzo rzadkie. Jest taka historia, taka legenda związana z tym, że w zamierzchłych czasach, kiedy Irlandię i Szkocję zamieszkiwali olbrzymi, pewien olbrzym z Irlandii zakochał się w olbrzymce ze Szkocji, no i zbudował właśnie taką groblę, żeby przejść z jednej wyspy na drugą. No i chyba się ta historia dobrze nie zakończyła, bo realia są takie, że kawałek tej grobli jest w Irlandii, a kawałek podobnego ukształtowania terenu można zobaczyć też w którymś momencie w Szkocji, więc chyba, zobaczcie, tu Szkocja jest w miarę niedaleko, więc coś tam chyba musiało nawalić z tymi ich relacjami. No i tak wygląda kwestia
dwóch takich bardzo znanych miejsc w Irlandii. Ja uparty jestem i może wpiszę po prostu jakoś ten zamek z Gry o Tron po w Irlandii. Chwilka. A proszę bardzo. Tutaj mamy różnego rodzaju atrakcje w Irlandii związane właśnie z Grą o Tron, więc gdzieś tutaj można te rzeczy też zwiedzić. Dobra, w takim razie obiecałem, że na koniec będzie czas na pytania i odpowiedzi. Już widzimy, że pewne rzeczy tutaj zagrały, które nie zagrały. W okolicach klifów żyją maskonury. A może, wiem, że żyją maskonury na wyspach Lofotach, na takim archipelagu wysp w Norwegii. Niesamowicie to wygląda. Jak ktoś czytał 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, to tam jest taka scena, gdzie Nautilus, czyli ten statek kapitana Nemo, jest wyrzucony przez jakiś tam wulkan i właśnie to, czy jakiś prąd morski, to właśnie w okolicach tych Lofotów. Tak, ja mam na imię Marcin Zaród, będę dla Was prowadził tą Tarnowską Akademię Nauki razem z innymi nauczycielami. Jutro będzie pan czy ktoś inny? No, będę na pewno ja, bo widzicie, że ten internet jest szalony, ale postaramy się pozdobywać jak najwięcej materiałów od innych ludzi. Chciałem wam pokazać właśnie taki materiał, który został nagrany przez waszych rówieśników ze szkoły w Pielgrzymowicach. To jest materiał, który powstał w ramach kampanii takiej społecznej. Słowa krzywdzą. To będzie początek jakby mówienia o tych sprawach, bo tym się też ma zajmować w ogóle Tarnowska Akademia Nauki, że ma mówić o tym, o tych rzeczach związanych z internetem. Już udostępnię Wam mój wygląd ekranu i już będziemy to oglądali. Czy ktoś z Was słyszał o tej kampanii Słowa krzywdzą? Pamiętamy, nie spotykamy się teraz kompletnie nigdzie. Można sobie przez internet porozmawiać. Mamy sytuację, do której trzeba podejść poważnie i w miarę możliwości jednak nie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest konieczne. Ja dzisiaj rozmawiałem z Xavierem z Francji, który mówił, że tam w ogóle jest tak, że jeżeli policja cię zobaczy na ulicy, to musisz udowodnić, że jesteś na tej ulicy dlatego, że masz coś ważnego do zrobienia. Więc naprawdę tam te wymagania są jeszcze bardziej restrykcyjne po to, żeby jakoś poradzić sobie z tym koronawirusem, prawda? Ja będę jutro, ale będę starał się jak najwięcej nauczycieli namówić, żeby przesyłali do nas swoje nagrania. Teraz właśnie wychodzi to, że w sytuacji takiej trochę kryzysowej jednak ten internet jest potrzebny, że jak nie mamy dobrego dostępu do sieci, to właśnie może to spowodować to, że gdzieś coś nam przepadnie ważnego. Więc dobra, a propos tych Słowa krzywdzą, ktoś coś kojarzy może na temat takiej kampanii Słowa krzywdzą? No dobra, no to zobaczmy sobie. Czyli ja i ekran. Dobra. No i próbujemy odtworzyć kampanię Słowa krzywdzą. Dosłownie 50 sekund. Źle się czuję, kiedy mnie obrażasz. Boli mnie zawiść i zazdrość ludzka. Gdy mnie wyśmiewasz, jest mi smutno. Gdy mnie obrażasz, tracę poczucie własnej wartości. To nie wygląd świadczy o tym, jaka jestem naprawdę.
zanim mnie ocenisz, porozmawiaj ze mną. Słowa krzywdzą. Słowami możesz zranić tak samo jak gestem, a czasami nawet bardziej, bo śladów od razu nie widać. Wejdź na nasz fanpage, hashtag Słowa krzywdzą i wesprzyj naszą kampanię. Polub nas i podaj dalej. Bardzo, bardzo chciałem wam podziękować za to, że tutaj na waszym czacie wszystko było fajnie. Przez te dwie godziny, które spędziliśmy ze sobą, słuchajcie, to jest naprawdę kupę czasu. Jak ktoś dotrwał do końca, to nieźle. Nie było sytuacji, w których słowa kogoś skrzywdziły. Słowa też mogą pomagać i mam nadzieję, że słowa, które usłyszycie w ramach Tarnowskiej Akademii Nauki, pomogą wam w tym, żeby rozwijać swoje horyzonty, żeby nawet jak wam się wydaje, że w sumie to nic takiego konkretnego nie zrobiliśmy, to może zostaniecie z jakimiś fajnymi myślami i właśnie jutro na lekcję jakoś przyjdziecie zainspirowani, że dowiecie się czegoś nowego, że wtedy będą już na was czekały właśnie te informacje kulturalne przez Andrzeja przygotowane i ta skrzynka przez Anię przygotowaną. Czy ja się boję koronawirusa? Słuchajcie, no jest to rzecz, która jest poważna i trzeba mieć świadomość tego, co trzeba robić, żeby starać się w miarę możliwości przed nim uchronić. Nie ma sensu narażać się niepotrzebnie, gdzieś tam wychodząc i robiąc sobie spotkania towarzyskie w kilka osób. Natomiast miejmy świadomość, że były sytuacje w przeszłości, w których wychodziliśmy obronną ręką, jeżeli tylko na poważnie podeszliśmy do danej rzeczy, to myślę, że damy radę, więc ja dotrwałem, było fajnie. Cieszę się, słuchajcie, bo ja tak trochę jestem przejęty tym, że ten net straciliśmy i że tnie to i że mi te plansze nie chodzą, które miały przechodzić poszczególne te kąciki nasze tematyczne miały być przerywane właśnie planszami i tak dalej. Czy będą jacyś nauczyciele z SP18? Słuchajcie, jeżeli tylko się do mnie zgłoszą, jeżeli wymyślam jakiś fajny pomysł na to, co mogliby przygotować, jaką część z wami, to ja naprawdę zachęcam, więc słuchajcie, to w ogóle jest tak, że tak, ja jestem u siebie w domu w tym momencie, nie wybieram się nigdzie, chyba że w którymś momencie gdzieś zrobię sobie jakiś tam układ tai chi czy kung fu na polu, na podwórku u siebie, ale to, tam nie ma nikogo. Natomiast tak, jestem, no i dlatego właśnie, że jestem w domu, no to wypadałoby faktycznie coś w tym domu mądrego robić, tak żebyśmy za parę tygodni, jak ta sytuacja gdzieś tam już minie, to żebyśmy sobie mogli powiedzieć, okej, dobra, minęły tam te dwa, czy trzy, czy cztery tygodnie, ale coś fajnego zrobiłem, coś ważnego, coś, co mnie rozwinęło, czegoś nowego się nauczyłem i poznałem. Ja mam nadzieję, że w takim tempie, w jakim ostatnie 3 czy 4 dni spędziłem, jeśli chodzi o poznawanie nowych rzeczy, to chyba całego tego okresu nie będę dał rady spędzić, bo to jest naprawdę ogrom rzeczy. Zbliża się godzina 13, zaraz będzie też sesja na portalu Urzędu Miasta Tarnowa, także trzymajcie się, będziemy cały czas ze sobą, między innymi dzięki temu fanpage'owi. Już jest 13, pa, do jutra, o 10. O 11, tak? O 11. Pa, pa.